A teraz wymiana filtra kabinowego Magneti Marelli. Gdzie jest ten filtr? Gdzie on się znajduje? Znajduje się za schowkiem. Za schowkiem, więc wystarczy otworzyć schowek. Wezmę lampkę, żeby było widać. O! I tu jest. Tu jest pokrywa. Tu jest pokrywa. No i tutaj ma taki ząbek. Po prostu trzeba to wyczuć. O! Taki ząbek. Tutaj, nie wiem jak tam pokazać, tu jest taki ząbek, trzeba o tak, no i on wychodzi, a tutaj jest, pokażę, tutaj jest taki wpust, po prostu tak, a tutaj jest taki ząbek, o, tak to wygląda, tak, czyli z jednej strony wpust, z drugiej taki ząbek, który po prostu należy delikatnie odgiąć, o, w tą stronę. I tam znajduje się filtr. O, widać. Ja go jeszcze tutaj nie wymieniałem, a więc mówię, wymienię. I ciągniemy filtr. O. Zabity. Słuchajcie, jeszcze jakieś liście, jakieś piórko. Zabity filtr. Airflow, czyli kierunek przepływu powietrza. Tutaj był Opel, filter MAN, Made in Czech Republic. I tutaj jest Airflow. Przepływ powietrza z góry w dół, bo on był tak. On był tak, prawda? Czyli tym do góry. O, taką zakładeczką. Z góry w dół. No i tak samo. Tutaj jest airflow, z góry w dół i zakładam, tak samo jak tamten wyciągnąłem. Jest na swoim miejscu, no to trzeba będzie o tak po prostu. Tak i tą klapkę, i to w ten sposób. A już jako mała ciekawostka, znajduje się w tym filtrze Magneti Marelli nawet instrukcja, tak jak to w samochodach Opel, trzeba otworzyć schowek i tutaj właśnie wyciągnąć, tutaj znajduje się ten filtr. To jest tak samo Peugeot Viper, Fiat Fiorino, a tutaj w innych samochodach też jest tam w schowku. Czyszczę kolektory. Dobra, bo każdy gram prądu jest ważny. No i to chyba wszystko. Na razie, cześć.